znów około 10 godzin spędziliśmy na kortach Górnika w Bytomiu. 95. Narodowe Mistrzostwa Polski trwają, rozkręcają się, nawet wkraczają już w tę decydującą fazę. Znamy pary ćwierćfinałowe, jeżeli chodzi o turnieje singlowe. Nie ma tam wielu sensacji, raczej znalazły się tam nazwiska tenisistów czołowych, najwyżej rozstawionych, tych, na których tutaj liczono. Natomiast dzisiejszy dzień był bardzo ciekawy i obfitował w takie zażarte, wyrównane pojedynki. Było kilka meczów, na które czekaliśmy i ostrzyliśmy sobie na nie zęby. Na pewno takim meczem dnia tutaj, zdaniem większości obserwatorów, miało być i było spotkanie Maxa Kaśnikowskiego z Pawłem Ciasiem. Dwa tiebreaki, mnóstwo zwrotów akcji. W pierwszym secie 5-2 dla Maxa. Zrobiło się po 5. Panowie kończyli w tiebreaku. W drugim secie 4-1 dla Pawła. Zrobiło się znów po 5. Znów kończyli w tiebreaku, w którym straty 3 punktów odrobił Max. Zamknął to w 2 setach, ale nie wiem, czy nie grali ponad 2 godzin, bo to było naprawdę widowisko zasługujące, myślę, na dalszą fazę turnieju, a spotkanie się czy z jednym, czy z drugim w takich warunkach, jakie dzisiaj mieliśmy na kortach, to nie należy do sfery takich tenisowych marzeń przed losowaniem. Dzisiaj około 30 stopni. To sprawiało tutaj problemy także obserwatorom. Szukaliśmy momentami cienia, żeby na tych 30 stopniach nie zostać ugotowanym. Na korcie centralnym mała chyba jednak niespodzianka. Michał Mikuła pokonał Filipa Peliwo. Filip Peliwo to jest człowiek z 2 paszportami, kanadyjskim i polskim. W tym roku bierze udział w Mistrzostwach Polski. Przeprowadził się do naszego kraju po latach spędzonych w Kanadzie. To jest człowiek, który kilka lat temu grał we wszystkich 4 finałach w jednym sezonie imprez wielkoszlemowych juniorskich. W 2 się nie powiodło, 2 wygrał, był jednym z czołowych juniorów świata, człowiekiem, z którym wiązano bardzo duże nadzieje w Kanadzie. Jego kariera miała jakieś zawirowania, teraz możemy go oglądać na kortach lokalnych. Dzisiaj, pomimo kilku szans w drugim secie, przegrał z Michałem w 2 w miarę zaciętych setach, ale to też był jeden z meczów, które stały na najwyższym poziomie tego dnia w Bytomiu. U pań takim ciekawym widowiskiem było starcie Rozalii Gruszczyńskiej z Paulą Kanią. Młodość, perspektywy, przyszłość i to doświadczenie zebrane z kortów WTA. Takie mieszanki lubimy, zawsze takie mecze przyciągają naszą uwagę. Tym razem Rozalia lepsza od Pauli i ona uzupełniła skład tej ostatniej singlowej 8. Grają oczywiście dalej Kasia Kawa, Magda Fręch, Kacper Żuk, Kamil Majchrzak, ci wszyscy, którzy tutaj uchodzą za najpoważniejszych faworytów do tego, żeby w piątek unieść w górę najwyższe trofea i wyjechać tutaj nie innym środkiem lokomocji jak samochód, który dla zwycięzcy i singla kobiet, i singla mężczyzn jest tutaj do wygrania. Sprawdzajcie nasze profile, tam dużo zdjęć, dzisiaj naprawdę się nie oszczędzaliśmy w tej materii, relacji także szukajcie na naszych profilach.